Witamy Państwa z padoku, a z nami bohaterka gonitwy Women Power, Oliwia Szarłat. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jechałaś na ten koń pierwszy raz, czy znasz już dobrze tego konia? Pierwszy raz, jeszcze nigdy na nim nie siedziałam w życiu, więc tak naprawdę to była trochę zagadka, ale super, super koń. Poprowadziłaś go ofensywnie, na drugim miejscu wygrał bardzo łatwo. Byłaś zaskoczona, że aż tak dobrze leciał? Oglądałam jego wcześniejszy wyścig na 2000 metrów i też tak bardzo łatwo oddawał bardzo dobrym tempie finisz, więc tak naprawdę nie byłam aż tak bardzo zaskoczona. Dziękuję. Oficjalna czapka Women Power w różowym kolorze. Byłaś liderką, powiększyłaś przewagę, więc widać, że masz ambicje chyba wygrać tę serię w tym roku. Bardzo bym chciała. W tym roku tak naprawdę to druga wygrana Women Power i tak naprawdę w tym roku mi się udaje dostać dobre konie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze pod koniec serii i uda mi się utrzymać prowadzenie. I mam wrażenie też bardzo wysoka forma, że po tej kontuzji doszłaś do wysokiej dyspozycji. Tak, dużo trenuję cały czas. Czasami trener Krzysztof Ziemiński mówi, że trochę za dużo, zbyt ofensywnie się prowadzę teraz, ale no, ćwiczę dużo, chcę utrzymać dobrą formę, wzmocnić się jeszcze bardziej i utrzymać dobrą kondycję też w wadze. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Chcesz jeszcze więcej? Zapraszam na kanał YouTube. Tam relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce, analizy ekspertów i wywiady.